Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj nasi goście są z nami w połączeniu. Miło mi powitać dwóch naczelnych, którzy absolutnie spełniają warunki ciszy wyborczej, bo nie startują w tych wyborach. Pan redaktor Paweł Lisicki, dobry wieczór. Czy my się słyszymy, czy my się widzimy? Dobry wieczór, słyszymy się. I pan redaktor Tomasz Sakiewicz, dobry wieczór. Jak tutaj jest z jakością połączenia? Halo. Mam nadzieję, że dobrze. Szanowni panowie, dzisiaj po raz trzeci z rzędu i czwarty w ogóle. Iga Świątek wygrała w Paryżu. Rafael Nadal zdobył ten puchar muszkieterów 14 razy. Wśród kobiet najwięcej, bo 7 triumfów odniosła Amerykanka Chris Evert. Nigdy w Paryżu nie wygrali Connors, Sampras, Becker, Martina Hingis. Jak powinien brzmieć tytuł opisujący czwarte zwycięstwo Świątek? Ja wiem, że ja pytam naczelnych. Jak by to brzmiało, gdyby panowie mieli z tego zrobić okładkę zgodnie z losowaniem? Jako pierwszy odpowiada pan redaktor Lisicki. Bardzo proszę. Rany, bardzo trudne pytanie. Ale dobrze, tak to jest w Republice. Postaram się odpowiedzieć. Może dałbym taki tytuł: w Paryżu królowa jest tylko jedna. O, może taki dałbym tytuł. Ja muszę się zresztą przyznać, że w czwartek byłem w Paryżu specjalnie właśnie, żeby zobaczyć mecz półfinałowy, no bo dzisiaj mieliśmy finał, półfinałowy Igi Świątek z Coco Gauff, z Amerykanką. No i to naprawdę było niesamowite przeżycie. No nie tylko takie, że ja po prostu interesuję się tenisem i oglądam mecze tenisowe i sam gram trochę w tenis, oczywiście tylko amatorsko, no więc wiadomo, że dla kogoś, kto się tym interesuje, to ze szczególną uwagą się temu przypatruję, ale też takie bym powiedział, no też takie trochę patriotyczno-narodowe. To znaczy mam wrażenie, oczywiście nie poparte żadnymi badaniami, bo to jest tylko intuicja, no ale że te trybuny były prawie pełne na tym wielkim korcie, na te trybuny, z których można oglądać mecz. No i mam wrażenie, że chyba tam, nie wiem, połowa, może i więcej widzów to była Polakami. Także takie wydarzenia sportowe mają ogromną moc jednoczącą i tak dodają ducha. Tym bardziej jak Polacy i Polki wygrywają, w tym przypadku Iga Świątek, to no, nikt nam nie robi tak dobrej promocji i nie buduje tak dobrego wizerunku jak takie zwycięstwa. Przeurocza ta Włoszka, ona ma polskie korzenie, babcie w Łodzi, lubi krupniki i pierogi. Tomku, jaki ty byś dał tytuł na okładkę? No, skoro cztery i już mnie Paweł pozbawił możliwości użycia tytułu królowej, no to pójdźmy w kierunku muzycznym. Wielki kwartet jednej Igi. Iga Świątek, która zagrała sama jedną wielką orkiestrę, która stworzyła wielką symfonię polskiego tenisa. I rzeczywiście, oby ta muzyka dalej brzmiała. Mam nadzieję, że to pytanie i panów odpowiedzi, że to nie zostanie potraktowane jako agitacja wyborcza, ale wszyscy jesteśmy wstrząśnięci śmiercią tego młodego polskiego żołnierza. Co dla panów oznacza to hasło murem za polskim mundurem? Gdzie według panów przebiega ta granica pomiędzy patriotyzmem a szowinizmem, nacjonalizmem? Pan redaktor Lisicki. Znaczy, no tutaj w tym przypadku chyba, jakby to powiedzieć, w przypadku szowinizmu, jak sama nazwa wskazuje, ona pochodzi w ogóle z XIX wieku, od takiego francuskiego zresztą myśliciela o nazwisku właśnie Chauvin, i stąd się wzięła ta nazwa. No nie ma się nijak do patriotyzmu, czy nawet do myślenia narodowego, tak bym powiedział. Szowinizm to oznacza, że takie ścisłe, wąskie skupienie się na interesach własnego narodu, czy własnej grupy etnicznej, z całkowitym pominięciem i z wrogością do wszystkich innych. No to jest szowinizm, czyli to jest ta... Natomiast w przypadku obrony granic przez polskich żołnierzy, czy obrony do tego, z czym mamy obecnie do czynienia, o żadnym szowinizmie nie może być mowy. No to jest obrona interesów społeczeństwa, narodu i państwa. I jeśli państwa nie miałyby swoich granic, a żeby mieć granice, muszą mieć kogoś, kto te granice chroni. To nie byłoby państw na świecie, tak? Nie byłoby wspólnot narodowych, nie byłoby ciągłości cywilizacyjnej i kulturowej. Tam wszędzie istotne są granice i są ci, którzy gotowi są za te granice oddawać życie i bronić. No to jest moim zdaniem na tak podstawowym poziomie, że to myślę, że trafia do każdego. I w tym przypadku mamy do czynienia z, jeśli chodzi o śmierć już konkretną tego żołnierza, z taką historią, jakby to powiedzieć, wielopoziomową.
Po pierwsze przypomnę, że nastawienie, no mam nadzieję, że nie wchodzimy teraz właśnie w kwestie wyborcze, ale no nie można rozmawiać o tej śmierci, pomijając fakt nastawienia dużej części polskich elit, to tak to bym powiedział, liberalno-lewicowych, które obecnie Polską rządzą, właśnie do obrony polskich granic za czasów poprzedniego rządu. No to są rzeczy, które miały miejsce, to są rzeczy paskudne. Różnego rodzaju aktywiści, politycy tej, którzy związani z obecną stroną, członkowie tych elit, którzy publicznie obrażali Straż Graniczną, wyszydzali, atakowali, wyśmiewali. No krótko mówiąc, traktowali żołnierzy i Straż Graniczną jako niemal jakąś formację, nie wiem, agresywną, napastniczą, nienawistną i tak dalej, i tak dalej. I to by tworzyło pewną bardzo specyficzną atmosferę. A do tej atmosfery negatywnej dołączyło się jeszcze wypowiedzi już polityków i działania polityków. Na przykład to, że żołnierze od dłuższego czasu, od kilku miesięcy w ogóle nie są pewni tego, co mają robić, czy uprawnienia, które formalnie im przysługują, czy z nich mogą korzystać. Czy powołana przecież przez obecnego ministra sprawiedliwości specjalna grupa prokuratorska w Lublinie, która bada rzekome przekroczenia uprawnień przez żołnierzy, no to działa na tych żołnierzy jak pewna forma takiego paralizatora. No jak może, jak w sytuacji zagrożenia życia i swojego własnego i kolegów i obrony państwa, to ma się zachować żołnierz, który wie, że każdy jego ruch jest podejrzany i jeśli tylko zachowa się w tak zwany dwuznaczny sposób, a czy na przykład dwuznacznym sposobem jest, nie wiem, strzał na odstraszający, natychmiast mogą jego albo jego rodzinę spotkać konsekwencje. No to jest stan totalnej schizofrenii, do której doprowadzili ci, którzy obecnie Polską rządzą. Tomku, murem za polskim mundurem. Hasło jest proste i banalne, no ale okazuje się, że niektórzy no, zachowują się tak, jakby dopiero co je zrozumieli. No, jak ja usłyszałem o tej historii z aresztowaniem czy zatrzymaniem naszych żołnierzy z kuciem kajdankami, to doszedłem do wniosku, że obecne elity rządzące uprawiają odwrotne hasło polski mundur za murem. I to tak sformułowałem w telewizji Republika. I każdy fakt, który słyszymy w ostatnich godzinach, bo upokarzający sposób ich zatrzymania, zawieszenie, postawienie zarzutów, potem jeszcze pozbawienie połowy wynagrodzenia, co uderza w rodzinę. Zawsze to jest najbardziej przykre dla żołnierza, bo ten żołnierz jest często z dala od rodziny, rodzina o niego się boi. Teraz widzi, że ma nawet realne podstawy, żeby się bać i zawsze może powiedzieć, no ja wam przyniosę ten skromny żołd, ale gdy wam pozwala przeżyć. No i nawet ich rodzinom tego żołdu odmówiono. Za to, że spełniali swoje obowiązki. No, jaką trzeba być kanalią, żeby podjąć taką decyzję bez zbadania sprawy, bez możliwości obrony ze strony tych żołnierzy. Nie dano im adwokatów. Teraz ich koledzy składali się na adwokatów. Myśmy dlatego zdecydowali się, że jeżeli tylko zechcą, to udzielimy pomocy prawnej, no bo to jest w ogóle jakaś sytuacja nie z tej ziemi, żeby żołnierze, którzy wypełniali swoje zostali postawieni w stan oskarżenia i nawet nie mieli środków na adwokatów, a to obcięcie pieniędzy to przecież im jeszcze ograniczyło możliwości. No ten, kto to zrobił, to zrobił to świadomie. Ale jeszcze jedno, a propos tej specjalnej grupy. Stworzył ją z pominięciem legalnie działającego kierownictwa prokuratury wojskowej pan Bodnar z uzurpatorami, których tam wrzucił do tej prokuratury. Ale kim jest pan Bodnar? No pan Bodnar się wywodzi ze środowiska i przyniósł ze sobą środowisko, które było na czele tych, którzy atakowali polską armię, kiedy ona broniła naszych granic. I teraz żołnierze wiedzą, że ci, którzy organizowali tą nagonkę, to plucie, wyemanowali w postaci grupy specjalnej, która ma ich ścigać. No i skutki widzimy. Ale najbardziej tragicznym skutkiem jest śmierć polskiego żołnierza, który po prostu nie wiedział, czy jak użyje broni, nie spadną na niego takie same konsekwencje jak na kolegów, bo on był z tej samej jednostki i prawie w tym samym miejscu, w którym zatrzymano jego kolegów. A jeszcze pytanie, dlaczego tam musi być wojsko? Dlaczego nie użyto jednostek specjalnych policji do większych oddziałów? Jeżeli chodzi o Marzec, chyba sytuacja jest oczywista. Czym zajmowała się policja? Pacyfikowaniem rolników. Widzieliśmy to przecież wszyscy. Były protesty rolników
i ogromne ilości policji były użyte do pacyfikowania rolników, więc nie mieli czasu zajmować się, a to właśnie te specjalne jednostki policji mogły zatrzymać imigrantów. One mają odpowiednie stroje, mają gaz, mają armatki wodne, mają broń gładkolubową, mają kule gumowe i oni nie mają żadnych oporów, żeby strzelać tymi kulami gumowymi, bo one nie zabijają. Więc policjant nie jest narażony na takie konsekwencje jak żołnierz, bo żołnierz ma tylko karabin i może go użyć lub nie użyć. Jedni użyli go w formie strzałów ostrzegawczych, a drudzy nie użyli, więc pierwszych zamknięto, a drugich zabito, a przynajmniej jednego z nich. Dwie minuty nam zostały do końca, czyli tak jak ja rozumiem matematykę, po dwie minuty dla każdego z panów. Jak uczynić ten świat, w którym żyjemy, bardziej bezpiecznym? My musimy ten świat zostawić naszym dzieciom, wszystkie dzieci są nasze. O czym nam nie wolno zapomnieć, czego powinniśmy strzec? Ja przyznam szczerze, że ja jestem zdumiony i zaskoczony tym, że znowu trzeba będzie bronić krzyża. Jak panowie to skomentują, pan redaktor Lisicki? Ja już powiem o krzyżu, tylko jeszcze naprawdę jedno zdanie a propos tej naszej poprzedniej części rozmowy, bo to się zresztą też wiąże ze sobą. W tym sensie się wiąże, że rzeczywiście kluczem do zrozumienia tego, co obecnie się dzieje w Polsce, jest to, że władzę przejęli przynajmniej znacznej części ludzie, którzy mają nastawienie, powiedziałbym tak, antynarodowe i antypaństwowe. I dla nich to, co wydaje się rzeczą całkowicie oczywistą, jak dla większości Polaków, no na przykład hasło za mundurem panny sznurem, to jest to, co oni zamierzają zniszczyć i z tym zamierzają walczyć. No pan Bodnar jest doskonałym przykładem tego. Lewacki aktywista, który nigdy nie powinien dostać tak istotnej funkcji państwowej, otrzymuje tak naprawdę instrument władczy w postaci prokuratury i siły państwa po to, żeby to państwo zwalczać, bo de facto dokładnie do tego to się sprowadza, czyli siła i przymus państwowy trafiają do ręki kogoś, kto jest wrogiem siły i władzy państwowej. I odpowiadając, przechodząc do kwestii z krzyżami, to jest dokładnie to samo. No w tym sensie to samo, że komu o zdrowych zmysłach w Polsce mogło przyjść do głowy, że pojawi się sytuacja, w której władze państwowe, w tym przypadku samorządowe, ale z silnym wsparciem przecież władz państwowych, zaczną walkę z krzyżem, który w polskiej tradycji nie jest przecież znakiem wyznaniowym, czymś, co jest tylko symbolem jakiejś jednej grupy religijnej, tylko jest czymś, co można by nazwać takim symbolem narodowym i państwowym, który zawsze Polakom towarzyszył. Ale okazuje się, że można, prawda? Że decyzja Rafała Trzaskowskiego, który tutaj zaczął to w Warszawie i cieszy się dokładnie wsparciem innych polityków Platformy, idzie dokładnie w taką samą stronę, czyli ważne funkcje, czy to w państwie, czy w samorządzie, czy w innych częściach władzy, sprawują ludzie, czy mają ludzie, którzy są tak naprawdę nastawieni albo wyrastają z całkiem innego kodu kulturowego niż ten, który łączy ogół Polaków. No i pytanie teraz jest tak, czy nasza wspólnota narodowa potrafi się przed tym obronić, tak? Czy potrafimy się stawić temu opór? I to jest paradoksalna sytuacja, że w systemie demokratycznym, system demokratyczny doprowadził nas do tego, że musimy podejmować takie działania, które zawsze się kojarzyły Polakom z obroną przed obcymi. A to byli wcześniej, prawda, władze rozbiorowe, a to byli okupanci, a to byli komuniści, a teraz się okazuje, że dokładnie w taki sam sposób trzeba się bronić przed demoliberalną elitą, która próbuje zniszczyć polskość i polską tożsamość narodową. Tomku, czy jak się komuna przewróciła, to kiedykolwiek pomyślałeś o tym, że znowu będziesz musiał bronić krzyża? Za chwilę będziemy obchodzić 40-lecie śmierci księdza Jerzego za kilka miesięcy. Przypominam, że właśnie obchodzimy 40-lecie buntu młodzieży w obronie krzyża w Miętnem, a potem w innych szkołach. I ksiądz Jerzy zaopiekował się tą młodzieżą. To było bezpośrednią taką przyczyną, decyzją władzy o zamordowaniu księdza Jerzego, władzy komunistycznej, której w jakiejś mierze kontynuatorem jest obecna ekipa. Ksiądz Jerzy po prostu stał na czele tego buntu, kojarzył jako kapelan tych młodych ludzi. Ja pamiętam to, te wydarzenia, przychodziłem wtedy na mszę księdza Jerzego.
I jest też coś niesamowitego, że pierwsze zdejmowanie krzyży nakazał człowiek, który dawał pieniądze pani podejrzanej o współudział w morderstwie na innym wielkim księdzu, księdzu Blachnickim. No ale to widać, ta historia nie zamiera, to znaczy tu jest pewna ciągłość elit i krzyż budzi ich grozę i przerażenie, tak jak wszystko, co stanowi Polskę. Kłaniam się panom, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu i proszę pozostać z Republiką, już za chwilę Adrian Stankowski i jego goście. Dziękuję bardzo.